Zadzwoń do Perły. Niech przyjdzie na obiad. A jeśli nie będzie mogła, to powiedz, że źle się czuje. Ma do mnie przyjść. Zobaczę. Masz to załatwić. Dlaczego pani sama nie zadzwoni? Nie chcę z nią rozmawiać. Nie zapominaj, że ci za to płacę. Ma pani rację. Musi przyjść. Nie będę dłużej czekała, aż przekaże mi tę akcję. W rolach głównych. Perła. Odcinek 149. W pozostałych rolach. Może nauczą cię robić suflet, który tak lubimy. Dobrze, że postanowiłaś sama opiekować się dzieckiem. Cieszę się, że tak postanowiłaś. Wiele dziewczyn woli ugryźć się w język, niż do tego przyznać. A przecież czeka na nie tyle wspaniałych zawodów. Mogą zostać lekarzami, psychologami, pedagogami, kucharkami. Nie ma jeszcze Perły? Dzwoniła, że wstąpi do matki. Mercedes źle się poczuła. Bzdura. Wmawia sobie. Może tym razem to prawda. Nie sądzę. Co jej jest? Pokłóciła się z narzeczonym. Wygląda na to, że ją zdradza. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby moja żona spotykała się z innym. Nie strasz mnie, mamo. Tonia powiedziała, że dusisz się i masz okropny katar. To nie jest głupia. Jaki katar? Więc o co chodziło? Chcę urządzić przyjęcie, żeby uczcić mój powrót do Juvenil. Przyjęcie? Jutro, po zebraniu akcjonariuszy. Rozmawiałam już z notariuszem. Trzeba go tylko zawiadomić, gdzie odbędzie się podpisanie dokumentów. Ale chcę, żebyś wyglądała jutro jak najpiękniej. Nie rozmawiałam jeszcze z pozostałymi udziałowcami. Nie musisz. Możesz oddać swoje akcje komu chcesz. Te piękne oczka kiedyś zapłacą za to wszystko, czego nie powinny widzieć. Perła wcale nie jest zadowolona z tego, co mówi pani Mercedes. Nikt nie przepada za twoją panią. Ja tak, bo prawie jej nie widuję. Biedaczka, ale ma minę. Pewnie znowu ma do niej pretensje. Chodź jeść i zostaw je w spokoju. Powinnaś myśleć tylko o swoim ukochanym. O tobie i o dniu wypłaty. Wszystko musi być godne Mercedes Santiago. Co ci jest?
Zaskoczyłaś mnie. Nie sądziłam, że tak szybko chcesz to załatwić. Możesz wszystko odwołać. Nigdy nie obchodziło cię moje zdanie. Będzie jak chcesz. Jutro podpiszemy dokumenty, tylko zawiadomię męża. Jak mogliśmy sprzedać akcje Perle Altamirano? Mieliśmy lepsze propozycje. Nie zapominaj, że w dużych firmach problemy mają większy wymiar. To samo mówiłeś Enrique Santiago, Luisowi Lagareta i Raulowi Valderrama, kiedy zakładaliście Juvenil. Nie pomyliłem się. Im większa firma, tym poważniejsze kłopoty. Aż wreszcie zabiłeś Raula Valderrama. On popełnił samobójstwo, nie zapominaj o tym. Nunca lo olvides. Por mí está olvidado. Wie o tym jeszcze Mercedes Santiago, która pewnego dnia może się pojawić. Mercedes Santiago. Ni me la menciones. Nawet o niej nie wspominaj. ¿Por qué tuvo que aparecer? Weszła dokładnie w chwili, kiedy strzelałem. Lo que nunca me voy a explicar. Nie rozumiem, co robiła w domu Raula Valderramy. En la casa de Raúl Valderrama justo en ese momento. Nie obchodzi mnie to. Muszę się trzymać od niej jak najdalej. Jak tam spotkanie z bestią? Sama nie wiem. Rozumiem. Była taka szczęśliwa, że reszta się nie liczy. Szczęśliwa? To znaczy, że naprawdę jest chora. Cieszę się, bo jutro umówiłyśmy się z notariuszem. Więc o to chodzi. Zostanie współwłaścicielką Juvenil? Można tak powiedzieć. Może to ją uspokoi. Wczoraj, kiedy przyszedł twój mąż, dostała furii. Roberto? Strasznie się kłócili. Dziwne. Nikt mi o tym nie powiedział. No cóż. Dlaczego się kłócili? Nie lubię plotkować. Widziałam tylko, że strasznie gestykulowali i wspomnieli coś o twojej siostrze. O Laurze? A masz inną? Tak, kieruj wszystkie telefony do mnie do domu. Zwolnij trochę, bo zwariujesz. Wyobrażam sobie teatr, jaki odstawia Mercedes przed Perłą, żeby wyciągnąć od niej pieniądze. Przecież to jej matka. Wiem, właśnie dlatego Perła jest teraz z nią, a nie ze mną. Przelałeś pieniądze na moje konto? Co cię łączy z Javierem Villarrealem? Co cię to obchodzi? Przecież jesteśmy parą. Zrobiłeś ten przelew? Jeśli nie, nie mamy o czym rozmawiać. Cieszę się, że go nie zrobiłem, bo przekonałem się, jaka jesteś naprawdę. Nie jesteś lepszy ode mnie. Zapomniałeś, jak okradłeś mojego ojca? Nie, ale ty wcale się tym nie przejęłaś. To moja sprawa. Masz rację, twoja. Dlatego nie dam ci ani grosza. Jeśli nie będziesz moja, to żyj w biedzie. I nie oskarżaj mnie przed policją, bo nie masz żadnych dowodów. Zabieraj te swoje pieniądze. Mam kogoś, kto da mi dużo więcej. Javier Villarreal jest bardzo bogaty. Niedługo się pobierzemy. Nie pozwolę ci się tak mną zabawiać. Ostrzegam cię. Nie uda ci się. Cześć. Jak było? Gdzie? W pracy. W porządku. Upewniłam się, że Javier mnie nie zabije. Skąd wiesz? Jedna nauczka mu wystarczyła. Nie byłbym tego taki pewien. Ty też byłeś w więzieniu. Jeśli któryś z więźniów spotkałby cię teraz na ulicy, nie pomyślałby, że się zmieniłeś. A ty zarzekałbyś się, że jest inaczej. Powiedz od razu, o co ci chodzi.
W środku jesteście zupełnie inni niż na zewnątrz. Nie zapominaj, przez co sam przeszedłeś. Przecież nie proszę, żebyś się z nim zaprzyjaźnił, ale przynajmniej panuj nad sobą. Przecież pracuję w Juvenil. Dobrze. Ale jeden fałszywy ruch i skończę z nim. To pierwsza przymiarka do naszej reklamy. Chcielibyśmy, żeby ta linia kosmetyków znalazła się w sprzedaży bezpośredniej. Już czas, żeby nasze produkty przestały docierać tylko do elit, ale musimy zachować jak najwyższą jakość. Jestem bardzo zadowolony z twojej pracy. Naprawdę świetnie sobie radzisz. Nie przesadzaj. Lubię swoją pracę i tyle. Dlaczego umówiliśmy się tutaj, a nie w biurze? Czułem się tam jak w klatce. Masz jakieś kłopoty? Trochę. Trudno ci zapomnieć o byłej żonie. Tak. Nagle poczułem się bardzo samotny. Kiedy będziesz chciał z kimś porozmawiać, zadzwoń. Możesz na mnie liczyć. Będę o tym pamiętał. Ten pomysł jest naprawdę wspaniały. Prosty, ale ciekawy. To prawda. Jak tam spotkanie z Perłą? Przekonałam ją, żeby pożyczyła mi pieniądze. O ile poprosiłaś? O 2 miliony pesos. To mnóstwo pieniędzy. Ona ma dużo więcej. Jest moją siostrą i powinna mi je dać. Zobaczymy. Wszyscy mężczyźni to kretyni. Edgar nie przelał pieniędzy, a głupi Javier puścił mnie kantem. Ciekawe, która mu się podoba. Krystyna? Nie, to tylko sekretarka. Muszę się dowiedzieć, o kogo chodzi. Przysięgam, że cię nie zdradzam. Kocham tylko ciebie. Nie wierzę ci. Odkąd cię zobaczyłem, wiedziałem, że odmienisz moje życie. Naprawdę? Chcę się z tobą ożenić. Naprawdę? Ale ja też muszę być pewien tego, co do mnie czujesz. Proś, o co chcesz. Tak? Chciałbym, żebyśmy pobyli razem, tylko we dwoje, w twoim pokoju. Oszalałeś? Nie mów tak o mnie. Jeśli dowiedzą się, że jest u mnie mężczyzna, wyrzucą mnie z pracy. Sama widzisz, potrafisz tylko kłamać. Kiedy naprawdę mnie pokochasz, zadzwoń. Pedro? To mój numer. Teraz jestem właścicielką fabryki. Już nikt nie będzie mną pomiatał. Nie jestem byle kim. Nie masz pojęcia, Pablo, jak przydały mi się twoje pieniądze. Kim jest Pablo? Moim dziadkiem. Gdzie Junior, Alexis, Gina? Gina i Alexis postanowili pobiegać. Junior musiał iść rano do biura. Szkoda. Chciałam ich zaprosić do mojej mamy na uroczystą kolację. Nie będzie zatruta? Oddaję mamie część akcji Juvenil. Dzisiaj jest spotkanie z notariuszem. Co? Nie jedz. Nie chcę mieć grubasków w rodzinie. Tylko jednego. Myślałaś już, co zrobisz? Tak. I? Pójdę do pani Perły. Po co? Żeby dała mi jakąś pracę, nawet u niej w domu, cokolwiek. Uważasz, że pomoże? Sama mówiła, że w razie kłopotów mogę się do niej zwrócić.
Wszyscy bogaci tak mówią, a potem zapominają. Pani Perła jest dobra. Ay, Pancho. Meta la panza. Roberto. Nie musimy rozmawiać. Jesteś samowystarczalna. Robisz, co chcesz, spotykasz się z kim chcesz. Jesteś zły po tym, co powiedziałam o Javierze. Twój zwierzęcy instynkt jest ważniejszy od tego, co naprawdę należy zrobić. Nie o to chodzi. Jestem zły, bo nawet nie raczyłaś zawiadomić mnie o spotkaniu z notariuszem. Chciałam powiedzieć o tym wam wszystkim, bo wtedy nie skomentowałbym tego. Nie wiesz, za kogo wyszłaś? Chyba nie. Wczoraj widziałeś się z moją matką, a ja dowiaduję się o tym od Toni. Byłem u niej, żeby przekonać się, jakie naprawdę ma zamiary wobec ciebie. Oszukuje razem z Laurą, która często ją odwiedza. Dała mi do zrozumienia, że zrobi wszystko, żeby nas rozdzielić. Przestań jej dokuczać. Oprócz ciebie i dzieci to moja jedyna rodzina. W takim razie trafiłaś na najbardziej osobliwą rodzinkę pod słońcem. Nie wiem, co sobie ubzdurałeś, ale nikomu nie pozwolę, żeby skłócił mnie z mamą albo z siostrą. Brakuje mi kondycji, prawie się duszę. Przecież w ogóle nie ćwiczysz. Trochę przytyłem i nie chcę, żebyś wymienił mnie na inną. Zawsze będę cię kochał, nawet kiedy będziesz gruba. Nie przesadzaj. Pośpiesz się, bo spóźnisz się do pracy. Chętnie bym tam nie poszedł. Dlaczego? Pan Villarreal i jego syn ciągle się przeze mnie kłócą. Nie twoja wina, że ten chłopak jest taki zbuntowany. Zawsze, kiedy spotkamy się we trójkę, są jakieś kłopoty. Może dogadaj się z Javierem. Dobry pomysł. Muszę już iść. Chcesz się wykąpać? Idź pierwszy. Proszę. Dzień dobry. Witaj, Carlos. Jesteś bardzo zajęty? Nie, dlaczego? Chciałbym porozmawiać. To dotyczy nas obu. O co chodzi? O Alexa Fantini. Nie wiem, dlaczego tak mu zależy, żeby Carmina nadal była naszym dostawcą. Może na boku prowadzi z nimi interesy? Możliwe. Ale nie można mu tego udowodnić. Twój ojciec jest nim zachwycony, a firma traci na tym pieniądze. Co chcesz, żebym zrobił? Obserwuj bacznie jego kroki. Musimy opracować jakiś atak, tak żeby Alexis wyleciał z Juvenil. A twój ojciec przekonał się, że może ci zaufać. To najlepszy sposób. Będzie pani śliczna. Zadbaj, żebym była uczesana jak należy. To maseczka sprowadzona z Paryża, prawda? Tak. Proszę się nie martwić. Wszystkim się zajmę. Chcę być w Juvenil jak najwcześniej. Wszyscy muszą poznać Mercedes Santiago. Podać herbatę? Chętnie. Można? Oczywiście. Chciałem przeprosić cię za zachowanie Javiera. To ja powinnam przeprosić za Roberta. Poniosło go. Skąd on zna mojego syna? Poznali się w więzieniu. Co? Roberto też tam był. A więc jest
Proszę usiąść. Roberto nigdy nie zrobił nic złego, ale został oskarżony o zabicie człowieka. Na szczęście sprawa się wyjaśniła i został wypuszczony. Kto był winny? Octavio Fantini. To ojciec Alexisa. Chciałabym cię o coś prosić. Co tylko zechcesz. Postanowiłam oddać 10% moich akcji matce i chciałabym, żeby podpisanie stosownych dokumentów odbyło się jeszcze dzisiaj. A więc powinniśmy z Carlosem przy tym być. Wybacz, ustaliłam spotkanie z notariuszem bez uzgodnienia z tobą. W razie potrzeby odwołam spotkanie, żeby przy tym być. Bardzo dziękuję. Tylko czy Carlos znajdzie czas? Bardzo cię szanuję. Na pewno się postara. Dziękuję, że przydzieliłeś mi Christinę. Nie masz za co dziękować. Mogłeś wyznaczyć na moją sekretarkę Rosanę albo Carmen. Christina jest doskonałym pracownikiem i sama poprosiła o ten przydział. Dziękuję. Dziękuję. Przyniosłam herbatę. Nie wiem, czy Perła dobrze robi, oddając akcję Mercedes. To w końcu jej matka. Zrobiłabym to samo. Mercedes nie będzie potrafiła docenić tego gestu. Ostatnio bardzo się zmieniła. Wątpię. Przestań komplikować sobie życie. Niech Perła sama się o tym przekona. Chwilami wydaje mi się, że ona nigdy nie zrozumie, jaka naprawdę jest jej matka. Kiedyś przejrzy na oczy. Nie widzisz, że Mercedes kpi sobie z całego świata? Pewnie jest już na spotkaniu z notariuszem. Powinieneś być teraz z Perłą. Bez wątpienia Perła to wspaniała dziewczyna. Nikt nie oddaje takiego majątku, nawet matce. To dobrze o niej świadczy. Dzień dobry, jesteśmy. Mamo, przedstawiam ci pana Ernesta Villarreal i pana Carlosa Topete. To moja mama. Miło mi. Carlos Topete, do usług. Witam. Ernesto Villarreal. Pański głos wydał mi się znajomy. Zabawny. Panie notariuszu, możemy zaczynać? Usiądźmy. Proszę. Dlaczego nie poszedłeś do biura? Chyba zacznę pracować w domu. Monika nie radzi sobie z trójką dzieci, a ja czuję się jak matka. Jesteś pierwszym mężczyzną, który to mówi. Taka jest prawda. Ay, ay, ay. Szkoda, że twój ojciec nie myślał podobnie. Sam prawie go nie widywałem. Dlatego chcę, żeby z moimi dziećmi było inaczej. Niech poczują, że mają ojca. Wykorzystaj wolne chwile, bo w Madame Belle czeka nas dużo pracy. Myślisz, że powinienem być z Perłą podczas podpisywania dokumentów? Sądzę, że tak. Nawet jeśli robi błąd, i tak nikt jej nie przekona. Z czasem sama wszystko zrozumie. Dziękuję.
Wszystko załatwione, dziękuję. Skoro tak, pójdę już. Ja też. Miło było panią poznać. To była dla mnie przyjemność. Dla mnie też, panie Campero. Nazywam się Villarreal. Przepraszam. Dlaczego obaj tak się zdenerwowali? Wszyscy, którzy coś ukrywają, denerwują się, kiedy wiedzą, że mogą zostać zdemaskowani. Przecież dopiero ich poznałaś. Ale takie odniosłam wrażenie. Chodźmy. Musiała pojawić się akurat teraz. Nie powiedziałeś, że to matka Perły. Skąd miałem wiedzieć? Perła ma inne nazwisko. Może nas nie rozpoznała. To niebezpieczna kobieta. Powinniśmy trzymać się od niej z daleka. Jak ładnie się razem bawią. Przyszedł ktoś do pani Perły. Proszę. Dzień dobry. Jest pani Perła? To ty znalazłaś Julietę? Tak. Nie ma pani Perły? A o co chodzi? Pani Perła mówiła, że jeśli znajdę się w potrzebie, mam do niej przyjść. Właśnie straciłam pracę i chciałam prosić o pomoc. Przyjdź jutro, wtedy ją zastaniesz. Tak? Wrócę jutro rano. Odprowadź panią do drzwi. Proszę, tędy. Dziękuję. Powodzenia. Przyjdzie ktoś ważny? Cała rodzina. Która? Jak to która? Przyjdą też udziałowcy Juvenil. Co? Pani Perła przekazała część akcji pani Mercedes i z tej okazji jest przyjęcie. Widać, że Perła nie poznała dobrze cioteczki Mercedes. Szkoda, że z tej zazdrości nie można ugotować rosołu, bo miałabym już wielki gar. Pośpiesz się, Miguel. Powiedziałaś naszym wspólnikom o kolacji? Tak. Będzie tak jak dawniej. Co wiesz o Erneście Villarrealu? Szczerze mówiąc, niewiele, a raczej nic. Wiem tyle, że to dobry i pracowity człowiek. Usiądź. Jeden z naszych szoferów zawiezie cię do domu. Roberto, wysłuchaj mnie. Zostaw mnie. Nie wystarczyło ci, jak oberwałeś? To nie więzienie i chciałbym... A ja nie chciałbym cię nigdy więcej oglądać w pobliżu mojej żony, bo wtedy nie odpowiadam za siebie. Nie da się z tobą rozmawiać. Dobrze, że to rozumiesz. Coś się stało? Nie, on już wychodzi. Tak. Roberto Valderrama, co tutaj robisz? Przyszedłem do żony i pogratulować pani udziałów w Juvenil. Wcale nie jesteś z tego zadowolony. Perła jest dla mnie najważniejsza. Jeśli ona tak postanowiła, uszanuję jej decyzję. Chcę już iść. Jestem zmęczona. Ramon, zabierz mamę do domu. Oczywiście. Czekam w domu, córeczko. Mercedes mnie poznała. Przecież jest niewidoma. Ale nie głucha. Może nie być pewna. Zwróciła się do mnie panie Campero. Nie martw się. Musisz tylko zaprzeczyć za każdym razem, kiedy tak powie.
Ona stanowi dla nas jedyne niebezpieczeństwo. Zapominasz o Tilly Santiago, która też o mało mnie nie rozpoznała. Nigdy nie mieszała się do interesów brata. Nie możemy się z nimi spoufalać. Nie pójdę na te kolacje. Powinieneś. Inaczej Mercedes będzie coś podejrzewała. Nie złość się na nią. Powiedziała, że czeka w domu, ale tylko na ciebie, a to ma znaczyć, że nie życzy sobie mojej obecności. Jakoś to wytrzyma, bo ja nigdzie się bez ciebie nie ruszę. Rosano, zamknij okno, bo wpada przez nie okropne robactwo. Jest jak dawniej, cała trójka w Juvenil. Z tą różnicą, że ty przyszłaś w odwiedziny. Już niedługo to będzie coś więcej. Dostałaś posadę sprzątaczki? Idiotka. Kochanie, ale jesteś. A co? Daj jej szansę. Pewnie. Pana zamówienie dotrze na czas. Proszę się nie martwić. Cześć. Myślałem, że jesteś na mnie obrażona. Przemyślałam to i uważam, że masz rację. To, co zaszło między nami, do niczego nas nie zobowiązuje. Cieszę się, że to zrozumiałaś. Ale przecież dobrze się bawiliśmy. Oczywiście. Możemy to powtórzyć. Dzisiaj wieczorem moja ciotka urządza przyjęcie. Twój ojciec też jest zaproszony. Może wpadniesz? Rozerwiemy się, a potem zobaczymy. Będzie perła? Tak. Dlaczego? Tylko pytam. Doskonała. Krystyna robi świetną kawę. Poza tym jest najlepszą sekretarką, jaką znam. Tylko czasami musi wysłuchiwać wrednych złośnic. Mówisz o Rosendzie? Tak, to wredna glista. Teraz jest też narzeczoną Javiera. Co? Jest narzeczoną Javiera. Nawet zrobiła mi awanturę, że go pobiłem. Więc dlatego tak często tutaj bywa. To zacznie być denerwujące. Dzień dobry. Cześć, tato. Nie ma Alexisa? Nie. Zawsze był bardzo punktualny. Jak przyjdzie, niech przyniesie mi nowy cennik. To pilne. Zaraz zlecę, żeby go poszukano. Jak najszybciej. Oczywiście. Tylko najpierw trochę podniosę cenę, a wszystko będzie podpisane przez Alexisa. Ciekawe, jak tam spotkanie z notariuszem? Pewnie dobrze. Biedny Roberto tak się martwił. Powinien bardziej ufać Perle. Przecież nie jest głupia. Tak, ale z Mercedes nie ma żartów. Zajrzę do dzieci. Pewnie Monika ma już dość. Biegnij jej na pomoc. Zaczynam się starzeć. Gina to już dorosła kobieta. Nawet nie zauważyłam, kiedy to się stało. Jesteś już stara, Patricio. Rosano, pozwól na chwilę. Słucham. Gdzieś tutaj w papierach szefa leży nowy cennik. Możesz go znaleźć i zanieść mojemu ojcu? Jest. Już idę. Christy.
Christy, możesz zanieść to swojemu szefowi? Oczywiście. Cześć, Christy. Pan Alexis, co słychać? Dziękuję. Jakieś nowiny? Była tutaj pani Mercedes. Wiem. Nie dzwoniła do mnie Sharon Stone? Ciągle dzwoni. Powiedziała mi, żeby przestała. I bardzo dobrze. Nie lubię takich natarczywych kobiet. Ty taka nie będziesz. Nie. Hola. Jak było? W porządku. To widać. Szukała cię Hortensia, ta dziewczyna, która znalazła Julietę. Nie wiesz, czego chciała? Nie. Co jest z Roberto? Najpierw wpadł na Javiera Villarreal, a potem na moją mamę. Więc ma powody. Mam nadzieję, że na kolacji u mamy poprawi mu się humor. Znowu jesteś w Juvenil. Tym gestem Perla pokazała, jak bardzo cię kocha. Nie bądź tego taka pewna. To raczej poczucie winy, bo wie, że przez nią oślepła. Ona naprawdę cię kocha. Gdyby tak było, nie przeniosłaby się do domu Valderramów. Co sądzisz o Ernestie Villarreal? Znasz go? Trochę go pamiętam, ale chyba się nie mylę. On był wspólnikiem Raula Valderramy i mojego brata. Jesteś pewna? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale nigdy nie zapomnę jego twarzy. W życiu nie widziałam mamy tak szczęśliwej, bo nigdy wcześniej nie okazała się jej miłości, dając tak dużo pieniędzy. Tak tylko mówię. Kiedy skończy się to całe zamieszanie? Kto wie, pani Mercedes jest zadowolona jak nigdy dotąd. Nie czuję nóg. Mogłem umyć od tego ręce. A myj sobie ręce ile chcesz, pozwalam ci. Powiedziałem to w przenośni. No właśnie, w przenośni. To się nazywa praca na dwie zmiany. Chyba wstąpię do ruchu wyzwolenia mężczyzn. Przyłączysz się, Miguel? W moim wieku? Przestań się na nią gapić. Na kogo? Nie udawaj, na Perłę. Chyba nie układa jej się z mężem. Perła nie potrafi postępować z mężczyznami jak należy. W przeciwieństwie do mnie. Dokąd idziemy? Do mojego pokoju. Słucham? Zabawimy się. Co to za mina? Masz już dosyć tych głupich rozmów? Nie. Mam dosyć patrzenia na Mercedes. Puszy się jak paw. Chyba nie powiesz, że ciotka Mercedes jest klasycznym przykładem złej teściowej, która zawsze kłóci się z zięciem. Gdyby nie Perła, nie byłoby mnie tutaj. Robię to tylko dla niej. Zacznij cieszyć się życiem. Na zdrowie. Na zdrowie. Zaprowadź mnie do Ernesta Villarreal. Pan Villarreal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villarreal zajmie się biedną niewidomą. Prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak.
Dalsze udawanie nie ma sensu. Znam pana, panie Campero. Wiem, że nie powinnam tak myśleć, ale nie chcę, żeby mnie zostawił. Tak. To ja, Monika. O co chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że nie chcę cię stracić. To mi się podoba. Jeśli nie chcesz mnie stracić, musisz zaprosić mnie do swojego pokoju. Zadowolony? Bardzo. Już dawno tak dobrze się nie bawiłem. Gdzie byłeś? Na bezludnej wyspie? Szkoda życia. Trzeba z niego korzystać. Pokażę ci, jak to się robi. Bez żadnych zobowiązań? Bez. Na razie. Nie rozumiem, dlaczego musieliśmy zostać do samego końca. Moja mama jest niewidoma i nie mogła sama pełnić roli gospodyni. Chciałam jej pomóc. Jesteś moim mężem czy nie? Jestem. Ale czemu mnie tak karzesz? Następnym razem zostaniesz w domu. Tak właśnie zrobię. Wszystko się udało. To prawda. Perła była bardzo szczęśliwa. Szkoda tylko, że Roberto miał niewyraźną minę. To małżeństwo nie potrwa długo. Proszę tak nie mówić, bardzo się kochają. Pościel mi łóżko. Oczywiście. Teraz się kochają, ale kiedy miłość się skończy, wkroczę do akcji. Po co jej ten idiota, skoro może mieć lepszą partię? Ernesto Villarreal to dla mnie większy udział w Juvenile. Gotowe? Idź już. Chętnie. Ledwo chodzę. Zrób to, zrób tamto. Ale mnie pan przestraszył. Myślałam, że wszyscy goście już wyszli. Wszedłem na górę, żeby skorzystać z toalety. Dziwne. Na dole są aż dwie. Nie był pan przypadkiem w pokoju panienki Rosendy? Ależ skąd? Dobranoc. Akurat. Wiem swoje i nie uwierzę w te bajki. Pewnie to dzisiaj podpisały. Kto? Perła i Mercedes. Co cię to obchodzi? Gdyby nie było tej staruchy, akcje należałyby do mnie. Co to znaczy, gdyby nie było? Jakaś paranoja. Cokolwiek powiem, wyobrażasz sobie najgorsze. Nie chcę, żeby po tej historii z Cezarem zabijanie weszło ci w nawyk. Cicho, bo nas usłyszą. Więc przestań mówić o śmierci. Wciąż jesteś na mnie zły? Nie na ciebie, tylko na twoją matkę. Czemu nie chcesz uwierzyć, że mama się zmieniła? Nie potrafi docenić tego, co dla niej robisz i nie chodzi mi tylko o pieniądze. To moja matka, kocham ją. Rozumiesz to? Tak, kochanie. Obiecuję, że będę cię wspierał w każdej decyzji. Dziękuję. To stara wiedźma. Z tego, co mówisz, jest gorzej niż myślałem. Jestem pewien, że czegoś chcę. Przeczuwam, że cena za milczenie będzie bardzo wysoka. Jeszcze raz to samo.
¿Qué te pasa, Mónica? ¿Czemu masz taką minę? ¿Y esa cara? ¿Cuál cara? Jaką? No te hagas. Te peleaste Pokłóciłaś con tu novio, się z narzeczonym? No. Nie. Daj spokój. Seguramente ya Pewnie złożył ci jakąś nieprzyzwoitą propozycję. No, precisamente. Nie zupełnie. No me ves con esos Znam ojos to spojrzenie. Que te cuento, ya me lo sé. Lo peor del caso, Najgorsze, że sama nie wiesz, czy masz tak postąpić, czy nie. Nie chcę cię osądzać, ale jesteś przyzwoitą dziewczyną. Niesprawiedliwością byłoby, gdyby ktoś cię skrzywdził. Co mam robić? Dobrze to przemyśl. Taka jest moja rada i pamiętaj, że na końcu to kobieta za wszystko płaci. Przyszła ta dziewczyna, która znalazła Julietę. Niech wejdzie. Idź, wytrzyj łzy. Wejdź, Hortensio. Dzień dobry. Jak się masz? Dziękuję, dobrze. Przepraszam, że przeszkadzam, ale straciłam pracę, a pani mówiła, że gdybym potrzebowała pomocy, mam przyjść. Tak, Monika mi mówiła. Mam pomysł. Czy kiedykolwiek opiekowałaś się dziećmi? Nie. Ale podejmę każdą pracę. W takim razie zatrudniam cię jako opiekunkę do moich dzieci, jeśli chcesz. Naprawdę? Tak. Mogę przynieść referencje. O tym porozmawiamy później. Referencje są nic nie warte. Kiedy oddałaś Julietę, policja przeprowadziła małe śledztwo i wiemy, że jesteś porządną i pracowitą dziewczyną. Ktoś mnie szpiegował? Ale uczciwy nie ma się czego bać. Możesz zacząć jeszcze dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pani jest taka dobra. Nie mów tak. To się nazywa życie, prawda? Wczoraj byłeś wściekły, a dzisiaj w skowronkach. Tak bywa, mój kochany Rocky Balboa. Podjąłem ważną decyzję. Jaką? Może powiesz, że to śmieszne, ale śniło mi się, że byłem z Perłą na bezludnej wyspie. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lewy.